Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim pierwszym haulu wyprawkowym. I słuchajcie, tak się zapierałam, że nagram kilka części, ale krótszych, ale tak się stało, że przyszło dużo rzeczy. No i co? No i wyszło tak, jak wyszło, że ten haul będzie długi. Także jeżeli macie chwilę, to zapraszcie sobie jakąś kawę, herbatę, weźcie coś do picia, bo trochę czasu tutaj sobie posiedzimy. Zaczniemy od pierwszej rzeczy, bardzo moim zdaniem przydatnej, dlatego że ja już mam drugie dziecko teraz w drodze i wiem, że tego typu zabawki, bo to też jest zabawka, są no, w moim przypadku wręcz niezbędne. I mam tutaj na myśli Wishbear, od marki właśnie Wishbear. To jest miś, który szumi, wycisza, usypia, kołysze Wasze dzieci właśnie do snu, pozwala im zasnąć, uspokoić się, wyciszyć. Rodzaj szumu to jest szum właśnie różowy. Dodatkową opcją, jaką ma ten właśnie Wishbear, jest to, że ma on funkcję cry sensor, czyli włącza się sam w momencie, kiedy słyszy płacz dziecka. Podlinkuję Wam oczywiście ten oto produkt, chociaż ja myślę, że jest on już tak popularny, że naprawdę bardziej chyba być nie może. Kolejną rzeczą tej marki jest taki pierwszy przytulak dla właśnie noworodka, dlatego że jest to już od pierwszych dni życia. Taka właśnie przemiła przytulanka w środku wygląda w ten sposób, również od marki Wishbear. Dalej pokażę Wam moje zamówienie ze sklepu Ekokonat. To jest, słuchajcie, sklep tutaj stacjonarny w Koszalinie, także ja jestem przeszczęśliwa, że ja mam tutaj takie miejsce i nawet są sytuacje, że czasami człowiek potrzebuje coś na już, na teraz. No to właśnie można z tego skorzystać, przynajmniej ja mogę. Pierwsza rzecz, kocyk marki Bolo. Przepiękny, tkany taki kocyk. Przepiękny wzór, taki ażurkowy. Mój jest właśnie grafitowy, z musztardowymi pomponami, ale on występuje w jeszcze innych wersjach kolorystycznych. Jest beżowy, jest jasno-szary. I to jest wersja, słuchajcie, właśnie z kapturkiem, która jest idealna do tego, aby owinąć dzieciaczka. I tutaj mamy 100% bambus, 80×80 to jest rozmiar właśnie od marki Bolo. Kolejny od razu kocyk, który tutaj mam, jest od marki Puffy, musztardowy tym razem. Tutaj mamy, widzicie, od razu chwościk w tym samym kolorze i to też jest 100% bambus. U mnie, powiem Wam szczerze, w tej wyprawce będzie sporo kocyków i otulaczy. Nie miałam tego, znaczy może nie, to jest źle powiedziane, bo miałam kocyki, przecież też miałam sporo kocyków przy Alanku, ale to były takie zwykłe, te jak gdyby pluszowe kocyki, nie było jeszcze takich kocyków bambusowych, także stwierdziłam, że nie wiem, czy jeszcze kiedyś będę miała dzieci, także zaszaleć muszę już teraz, bo zawsze będę tylko chciała mieć takie coś, a jestem przekonana, że to się wszystko oczywiście przyda, bo przy Alanku miałam też sporo kocyków i wszystkie się też przydały. Tutaj mamy taki wzór dziergania, też bardzo ładny taki splocik, musztardowy, bardzo fajny też właśnie na lato i to też jest 50 bawełna, a 50 wiskoza właśnie bambusowa, czyli właściwie to jest taki kocyk całoroczny, bo jest bambusowo bawełniany. To jest od marki Puffy i oni tak pięknie właśnie wysyłają w takich lnianych woreczkach swoje produkty. Kolejna rzecz właśnie od marki Puffy to jest taka podusia, też musztardowo-szara, czyli w tych też kolorkach. To już jest bardziej moim zdaniem poduszka na trochę cieplejsze jednak miesiące, dlatego że ona jest właśnie taka z takich cieplejszych materiałów na lato, może niekoniecznie, czyli ona jest chyba po prostu bawełniana. Tak, bawełna organiczna, w 100% wykonane to jest właśnie z bawełny organicznej. Dwustronna, także można i do tego kolorku sobie użyć. Zresztą no nie tylko, oczywiście. Może pokażę Wam kolejną rzecz od marki Puffy. To jest po prostu taka pieluszka bambusowa. 75×75, czyli to jest taka większa. I tutaj mamy motyw właśnie tygrys w takich liściach. Czyli jest to rozmiar takiej klasycznej pieluszki tetrowej. Ta jest oczywiście o niebo przyjemniejsza. Również dla noworodka. Kolejna rzecz od marki Sanibu. To są ich czapeczki.
Oni mają też w ogóle przepiękne, słuchajcie, wzory. Tutaj jest taka chusteczka na lato, ona jest 100% bambus i ona można ją nosić właśnie z daszkiem. Można też nosić po prostu jako taką właśnie chusteczkę. Ona jest uniwersalna, można ją sobie mocniej związać, lżej, także starcza dzieciaczkowi naprawdę na dłużej, a na te ciepłe miesiące świetnie jest mieć w ogóle coś z takich tworzyw, dlatego że bambus latem chłodzi, zimą grzeje, zapobiega w ogóle poceniu się dzieci, tak? Czyli jeżeli latem właśnie założymy taką chusteczkę, bo dzieciaczkom trzeba zakładać coś na uszka, coś na główkę, żeby nie przewiało takim szczególnie noworodkom, także to sprawi ci się idealnie. Kolejny otulacz, kolejny czy pierwszy, który pokazuję, ale kolejny, który mam, marka Efiki. Marka Efiki jest bardzo też popularną już marką, to jest 100 na 70 i otulacz jest również bambusowy. U mnie w ogóle sporo będzie, słuchajcie, bambusa. Bardzo inwestuję właśnie w tego typu materiał. I tutaj mamy otulacz Efik z trzymającym takim balonikiem szarym, na szarym tle takim. One występują jeszcze w wersji błękitnej i różowej. Także to taki właśnie otulacz marka Efiki. I ostatnia rzecz z tego sklepu to jest smoczek Bibs. Nie wiedziałam, na jakie smoczki się zdecydować i postanowiłam, że póki mały będzie mały, to będą to Bibsy, a później zobaczymy, może właśnie Elodie już dla większego dziecka. I ten bardzo jest taki ciekawy, bo miał szczerze kolor, bo taki to szary, taki to beż, bardzo ładne połączenie. Ja powiem Wam szczerze, że dużo mi się podoba teraz, jeżeli chodzi o garderobę dla mojego kolejnego dziecka, to jest właśnie beż, jakiś brąz, bardzo. Także to był sklep Ekokonat. Podlinkuję Wam oczywiście wszystkie rzeczy na dole w opisie. A teraz przepiękne zamówienie, słuchajcie, przepiękne zamówienie. Sklep nazywa się BB Baby. To jest sklep taki na Instagramie, ja ich znalazłam przynajmniej na Instagramie. I oni szyją przeróżne rzeczy. Dobieracie sobie materiały w dowolnej konfiguracji i oni to dla Was szyją i to też nie trwa długo, bo szczerze to czekałam ponad tylko tydzień, gdzie oni chyba mają czas realizacji do 14 dni, także uważam, że bardzo, bardzo szybko. No i to jest to, co znajduje się tutaj, te przepiękności. I mają bardzo fajne ceny, słuchajcie. Pierwsza rzecz, wszystkie jak gdyby dobory tkanin jest moim wymysłem i tak dalej. I tutaj mamy taką kurę do karmienia, ale nie tylko do karmienia, bo ona jest też piękna, jeżeli chodzi o ozdoby. I tutaj mamy taki właśnie miodowy welwet, a na dole mamy taki leśny wzór. I tutaj mamy przepiękne logo swoją drogą też tej marki, czyli taka pszczółka BB Baby. Taka oto tutaj kureczka. Wszystko jest naprawdę świetnie wykonane, nabite. Akurat kura, mówię, jest nabita. Bardzo, bardzo mi się podoba. Kolejna rzecz z tego sklepu to może tak. Może najpierw pokażę ten kokon przepiękny, który tutaj leży. I jest dość duży. Uwaga, uwaga. Kokon mamy tak. Z zewnątrz mamy tkaninę velvet w kolorze grafitowym, w takie, widzicie, duże rąby. A w środku, halo, a w środku mamy taki wzór bawełny, taki leśny, z tutaj wiewiórkami, sarenkami, króliczkami. Widzicie, kokon jest spory i cena u nich tego kokona to jest około 200 zł. Czyli myślę, że jak za tak duży i piękny, jestem zakochana w tym kokonie, to nie jest duża cena. Jest taka adekwatna. Bardzo fajny tutaj w środku materac, naprawdę super. No i tutaj mamy taki zestaw jeszcze rzeczy. I pokażę Wam najpierw otulacz do fotelika. Otulacz do fotelika, wybrałam tkaninę tutaj minki w takim kolorze oliwkowym, khaki, ale to jest taki seledynek troszeczkę. A w środku tak wygląda otulacz do fotelika, widzicie. Tutaj jest na takie zatrzaski, to jest w ogóle świetny wynalazek, ten otulacz do fotelika. A w środku ja wybrałam również taką leśną tkaninę. Tutaj już mam jakieś ptaszki, sarenki, też bardzo, bardzo ładne. Teraz w ogóle wszystko jest takie, wiecie, w te leśne klimaty, też przepiękne. On tutaj jest też, to wszystko jest na zatrzaski, to możecie mieć tak, a możecie też właśnie okryć główkę dziecka w ten właśnie sposób. Ma tutaj wejścia na pasy i na dole też ma tutaj właśnie na pasy, także przepiękność. I dostałam w prezencie od nich, słuchajcie, taką podusię.
króliczka. Tutaj mamy takie liski, a z tyłu mamy taki również velvet. To jest niby marokańska kończynka w takim przepięknym niebieskim kolorze. Taki trudno mi określić ten kolor, ale to jest taki niebieski. No i również jak gdyby w moim klimacie pozostaliśmy w klimatach leśnych. I ostatnią rzeczą, którą od nich dostałam, to jest, słuchajcie, poduszka chmurka, też z velvetu. Z drugiej strony, czyli tutaj, mam wyszyte, wyhaftowane imię mojego dziecka, którego jeszcze nie chcę zdradzać. Jak będę chciała, jak będę już jakoś gotowa, przygotuję się, jak to zrobić i tak dalej, to wtedy Wam pokażę. Ale właśnie tutaj, z tej strony mam wyhaftowane imię właśnie mojego drugiego synka. Także dostałam jeszcze takie dwa prezenciki, taką podusię. Takie dwie podusie właściwie. No to teraz jeszcze przede mną tutaj, słuchajcie, duży karton z zamówieniem. Pierwsza rzecz, odkryłam ją stosunkowo niedawno, o niej usłyszałam i stwierdziłam, że muszę się w ogóle z Wami podzielić, że jest coś takiego, może Wy już wiecie, ja nie wiedziałam. To jest Coco Belt. I to jest nic innego, spójrzcie tutaj, jak pas do noszenia nosidła. Hit moim zdaniem, jeżeli będzie to bardzo pomagało. Pas jest wykonany bardzo solidnie. Jest też nie tani, bo kosztuje około stówki. Myślę, że powinni w ogóle dawać w zestawach już do fotelików, dlatego że foteliki teraz te, jeżeli są, wiecie, nafaszerowane jakimiś dodatkowymi zabezpieczeniami, to stają się coraz cięższe. I nasz fotelik jest ciężki, bo w ogóle my już mamy zakupiony fotelik, wózek, ale to pokażę Wam może w kolejnym holu, dlatego że ja nie mam go tutaj w domu. I właśnie mam wózek w takich kolorach. Czarny, z takim brązem. Tutaj sobie zaczepiamy fotelik i niesiemy go w ten sposób po prostu. Tutaj jest cała instrukcja, jak to poprawnie nosić, ale tak jak jest tutaj na obrazku, tak ma to wyglądać. Tutaj macie nosidełko i tutaj jest ten pas i jeżeli to będzie się sprawdzało, to to jest naprawdę, słuchajcie, strzał w dziesiątkę. Te pasy kosztują różnie. Mi się ten udało wyrwać za chyba 85 zł. Ale one tak kosztują w granicy właśnie 90-100 zł, zależy od koloru tak naprawdę, bo są różne kolory, czarno-szary, khaki, zależało, w sumie nie było to jakoś ważne, gdybym znalazła w tańszej wersji czarno-siwy, to taki bym wzięła, ale że udało mi się znaleźć ten też w fajnej cenie, także ja mówię dla mnie, to naprawdę ja wcześniej o tym nigdzie nie słyszałam. Gdzieś właśnie oglądając takie hole wyprawkowe, natrafiłam na coś takiego, bo ja jak gdyby jestem na etapie teraz kompletowania swojej wyprawki, dlatego oglądam sporo takich filmów. Kolejna rzecz. To jest, słuchajcie, torba organizer do wózka. Jest z marki w ogóle, czekajcie, tu jest logo, o tu, Juju for Kids, tutaj macie markę. I ta torba też kosztowała około stówki. To jest torba właściwie, teraz na stronach nazywa się to organizer, ale nie chciałam tej takiej stricte torebki wyglądającej, tylko taki większy organizer. No i tutaj mamy takie uchwyty, żeby zarzucić na wózek, to jest jak gdyby uniwersalne, do każdego wózka pasujące. I dodatkowo jest dołączony taki pasek, żeby sobie wziąć to, czy tak, czy na ramię i żeby mieć, ma tutaj, tutaj ma z przodu kieszonki, w środku ma dwie przegródki, plus jeszcze ma takie na butelkę, żeby sobie butelka mogła stać, także tak i wybrałam sobie właśnie taki motyw czarny w takie kwiatki, bardzo ładne, ślicznie w ogóle wykonane, to są tkaniny wodoodporne, żeby wiecie, w razie deszczu nic się nie stało z torbą oraz jej zawartością. Możemy teraz zaczynać takie bardziej drobne rzeczy. A propos dalej wózka, w sumie jak jesteśmy przy wózku, to jest Rosabu i to są te klipsy do tego, żeby właśnie jak świeci słońce nakrywać na budkę pieluszkę, tylko trzeba pamiętać oczywiście, żeby nie zakrywać jej w całości, tylko pozostawić, żeby przewiew, żeby miało tam, żeby była tam cyrkulacja, żeby dziecko jeszcze bardziej się tam nie dusiło tak naprawdę. Także teraz wymyślili takie, słuchajcie, klipsy są w przeróżnych kolorach, można sobie dobrać właśnie do koloru wózeczka. Także tutaj mamy Rosabu, Prampex, ja wybrałam w kolorze czarnym, bo tak jak mówiłam, w takim kolorze jest właśnie mój wózek. Dalej mamy producenta Kubana Mama. Słuchajcie, jakie oni mają w ogóle przepiękne wzory. To jest szok, szok, szok. Ja przez to, że mam chłopca, to i tak musiałam się ograniczać, ale naprawdę. I tutaj mam taki czteropak pieluszek w kwiatki.
Przepiękne są. Ten motyw bardzo mi się podoba. I to jest właśnie chyba Blossom, ale jak? Vintage Blossom, coś takiego. Spójrzcie, jakie piękne. I tutaj mamy zestaw takich czterech po prostu pieluszek muślinowych do tutaj, żeby Dzidzia miała przy buźce. Ja właśnie wybrałam w ten motyw kwiatowy. Przepiękne, przepiękne, przepiękne są te wzory. No i jakość jest też fenomenalna. Są bardzo takie gładkie. I wydaje mi się, że jak wiecie, za czteropak 40 zł, to jest jeszcze dobra cena za 10 zł. Takie pieluszki bambusowe, naprawdę. Zwykła tetra, nie wiem, kosztuje 3-4 zł. Lepiej dołożyć, mieć po prostu może mniej. One na pewno się też mniej niszczą niż taka tetra. No i można to, nie trzeba nakupować dużo na raz, tak? Tylko dokupować jeszcze w międzyczasie. Dalej mamy zestaw, ja to sobie zestawiłam. Mamy tak, otulacz bambusowy. I mój wzór to jest chyba eukaliptus. Oni tu nie mają napisane właśnie na tych, jak się to nazywa. To może nie będę rozwijała otulacza, tylko pokażę Wam poduszeczkę, tylko podam Wam wymiar 120 na 120. On chyba kosztuje, aha, bo to mówiłam, że 40 zł, a to chyba kosztuje 130 zł, o ile dobrze pamiętam. No i ja sobie do tego dokompletowałam poduszkę. I to jest wszystko 100% bambus. W ogóle kubana mama, oni robią tylko i wyłącznie na bambusie. I musiałbyście to dotknąć, żeby wiedzieć, jak fantastyczna jest to tkanina. I ten eukaliptus prezentuje się w ten sposób. To też mamy taką podusię misiu. No ja już, ja po prostu ubóstwiam. To będę raczej woziła w wózku, ten chyba wzór. Przepiękny jest ten eukaliptus, naprawdę. Mają równie piękny dla chłopców motyw w żółwiki. Też nie wiedziałam, na który się zdecydować. Ale finalnie zdecydowałam się na ten, dlatego że jest taki bardziej delikatny. To jeżeli chodzi właśnie o markę Cubana Mama. O, mam tutaj kolejnego Bipsa, czyli tamten był w takim kolorze sand, a tutaj mamy taki, widzicie, w kolorze takim khaki, takim zielonym. Dobra. One są moim zdaniem mega designerskie. Kolejny producent, Mamsker. W ogóle teraz jest tak, słuchajcie, dużo rzeczy tej marki i oni mają tak fajne ceny, że naprawdę bardzo serdecznie polecam, żebyście odwiedzili ich stronę. I to, co to jest, słuchajcie, zabawka sensoryczna plus termofor w jednym. I kosztuje tylko 40 zł w porównaniu do, dlatego że ja miałam zaplanowane kupienie, zakup Mistera B. Ale jest to samo. To jest coś nowego, nowszego, tak, bo już tam wszystkim, tam ta zabawka jak gdyby wszystkim się opatrzyła. Sorry. A to jest coś nowego. No i to jest tak, na takiej samej zasadzie. Mamy w środku tutaj termofor. Termofor jest naturalny, bo jest z pestek wiśni. A tutaj mamy kontrastowe kolory, szeleściki, metki. Tutaj właśnie te dzyndzle z reguły są takie po to, żeby przypominało jak gdyby dziecku, jak chwytało pępowinę w brzuchu mamy. No i mówię, super naprawdę ceny mają i w ogóle mają bardzo dużo takich fajnych, sensorycznych zabawek maskotkowych w bardzo fajnych cenach. Naprawdę, polecam. Dalej, co tutaj mamy? Pokażę Wam to, bo w sumie zrobiłam to jakiś czas temu. Zapisałam się do programu Baby Program. Nie spodziewałam się, że cokolwiek tam przyjdzie, a przyszło, przyszła taka teczuszka. I oprócz jakiejś tutaj książki, to macie w zestawie karty trzy kontrastowe dla Waszego dziecka, dwustronne, i taką szmatkę. I to jest chyba, wydaje mi się, że jest, wszyscy dostają taką samą, bo to się nigdzie nie zaznacza, czy spodziewasz się chłopca, czy dziewczynki. Taka właśnie szmatka. Tutaj jest taki błękitny, miękki, a tutaj jest taka biała też z tymi meteczkami, także to akurat podejrzewam, że się przyda. Te karty kontrastowe może tak, czyli możecie wejść, zarejestrować się, jeżeli jesteście w ciąży, i dostaniecie właśnie taki pakiecik. Też stwierdziłam, że fajnie będzie Wam właśnie o tym powiedzieć. Dalej mamy przepiękne prześcieradło do łóżeczka. To jest pierwsze. Jeszcze przyjdzie mi drugie w sumie. Nie wiem, czy pokażę Wam je w tym holu, bo ono ma do mnie przyjść za chwilę, także zobaczymy. I to jest tak, Pink No More. Rozmiar mamy 120 na 60. Ja będę miała łóżeczko dostawiane. I tam jest materac w ogóle troszeczkę mniejszy, ale później jak maluszek będzie większy, to ja mam łóżeczko po Alanku właśnie 120 na 60 z materacem. No i tutaj mamy od Pink No More wzór Botanik. Przepiękne. I
też mają przepiękną, wspaniałą jakość. Ja przy Alanie, słuchajcie, nie miałam takich rzeczy, nie kupowałam takich rzeczy, bo takich rzeczy nie było. A dlaczego nie? Fenomenalne, jest naprawdę fenomenalne. A to jest skład chyba, nie wiem, bawełna? Jeżeli bym gdzieś sprawdziła, to... Ale nie widzę tutaj nigdy, żeby to było napisane, także podlinkuję Wam stronkę właśnie Pink No More i tam będziecie mogły sobie zobaczyć, ale jest naprawdę bardzo fajne w dotyku. To mamy właśnie to prześcieradełko od Pink No More. Czy coś jeszcze tu jest od Pink No More? Chyba nie. Ale mam kolejną rzecz od Puffy, nawet się jakoś tak, wiecie, nie zauważyłam, że mam trochę tych rzeczy właśnie od marki Puffy. Tutaj mam taki zestaw prześcieradełek do gondolki lub do koszy morzesza, kołysek 35×80 i tutaj mamy tak musztardowe prześcieradło i to jest bawełna, a tutaj mamy bambusowe, właśnie ta wiskoza bambusowa i tutaj mamy wzór taki pelikany, też taki bardzo botaniczny, jak to teraz, ja wszystko w klimacie, także mamy taki dwupak takich prześcieradełek i takie prześcieradełka kosztują w granicy chyba 80-90 zł, coś takiego właśnie. Dalej mam tutaj pudełko, słuchajcie, na chusteczki marki Bebeżu. Moje jest w takim oliwkowym kolorze, tutaj robicie tylko klik i się otwiera. Przy Alanku też miałam takie pudełeczko, ale nie takie konkretne, bo to jest bardzo takie stabilne, mocne. Także to jest ta rzecz. I tu będę miała kolejny komplet pościeli i znowu od marki Bolo. Bolo też ma przepiękne wzory, ale też oczywiście dla dziewczynki można, wiecie, oszaleć z tymi różami. Ale tu spodobały mi się w sumie też kolory zieleni, tam też, tylko troszeczkę inne. I to też jest bambus, tak, 100% bambus. I mamy tutaj podusię taką kwadratową z chwościkiem. Z takimi właśnie listkami. I ten wzór, słuchajcie, wydaje mi się, że go już wycofują, bo nie widzę go jakoś tak często, bardzo rzadko jest widywany. Oni mają sporo nowszych, a mi się właśnie ten najbardziej spodobał, dlatego że nie chciałam nic w szarości. Mi się w ogóle szarość bardzo przejadła. Jak możecie zobaczyć, troszeczkę unikam. I do tego jest też taka, ja na to mówię kołderka, bo to u mnie będzie pełnił rolę takiego nakrycia po prostu. W rozmiarze chyba też 120×120, nie, 80×100, 100% bambus. I też ma tutaj takie bardzo ładne chwościki na każdym rogu. Także też bardzo taki, jeżeli chodzi tutaj, to po prostu czuć, że ma się ochotę naprawdę przytulić do takiego materiału, bo jest fenomenalny, naprawdę fenomenalny. Kończymy już. Słuchajcie, zbliżamy się do końca. Lulalove pojawiła się też i u mnie. Bardzo lubię w ogóle ich markę. To jest była taka jedyna jakaś bardziej innowacyjna marka, którą ja znałam przy Alanku. Teraz już tych marek pojawiło się więcej. I to jest tutaj nic innego jak szczoteczka z dołączoną właśnie myjką. Myjka to jest też taka myjka muślinowa. Bambusowo-bawełniana. Czyli taka muślinowa. Ja nie wiem, czy będę używała tego jako myjki, czy też jako takiej pieluszki dla dziecka. Dlatego, że ja myję raczej takiego noworodka. Pamiętam, że myliśmy po prostu ręką. No i do tego ta szczoteczka z naturalnego włosia koziego jest przemiła. I to jest ta taka standardowa. Oni mają też taką bardziej mocniejszą wersję dla dzieci, które mają właśnie ciemieniuszkę, żeby wyczesywać. Tutaj drewniana, przepiękna. Bardzo mi się podoba i jej design, i to właśnie jak jest wykonana. I teraz też Lulalove pakuje już, słuchajcie, do takich lnianych woreczków. Mamy tutaj karty do zdjęć Momenty Maluszka. I mamy tutaj karty na 12 miesięcy. I są tutaj nie tylko miesiące życia, ale są też jakieś pierwsze chwile. Na przykład moja ulubiona zabawka. Tu są akurat właśnie miesiące, mam już 11 miesięcy, 3, czekajcie, 7. Od dziś chodzę samodzielnie. W ogóle bardzo podoba mi się jak gdyby grafika tych kart, naprawdę jest taka nietypowa. Zazwyczaj te karty wyglądają jakoś tak inaczej, a te są takie inne, bardzo mi się podobają. Nie są drogie, bo kosztują chyba tylko 30 parę złotych. Również Wam je podlinkuję. O, 34,90 kosztują te karty, bo jest tutaj cena. I dwie ostatnie rzeczy, tak. Pierwsza to jest ręcznik
marki Little Dutch. Taki, jeżeli chodzi o skład, bawełna. Tutaj do zawieszenia. Tutaj ma taki przepiękny kapturek. Też mi się podoba ich design. Też on jest taki, widzicie, leśny, botaniczny. No i teraz te rude dodatki też mi się wszędzie bardzo podobają. Też u mnie się bardzo często przewijają. Bardzo dobry jakościowo ręczniczek, co tu dużo mówić. Taki może przydałby mi się jeszcze jeden. Zobaczymy, bo jeszcze mam tam jakieś po Alanku. Muszę zobaczyć, w jakim one są stanie. Bo też powiem Wam szczerze, że powyciągałam parę rzeczy po Alanie, jakieś ciuchy i one, ich stan jest taki, no pozostawia trochę do życzenia przez ten czas. Jednak one się, mimo że były w szafie, trochę poniszczyły. Także zobaczymy, jak to będzie jeszcze z tymi właśnie ręcznikami. Sprawdzę te, które tam mam. No i ostatnia już rzecz. Jak świetnie, że została wymyślona taka rzecz. Czyli portfel dla mamy na pieluchy i chusteczki. Taki podróżny, wersja travel, do wózka, do torby, właśnie żeby wrzucić. Marka to jest Bbox. I macie tutaj taki portfel. Mój jest akurat w takiej wersji kolorystycznej, ale one są w bardzo wielu wersjach kolorystycznych. I macie tutaj tak. Możecie sobie wciskać tylko chusteczki, jeżeli, nie wiem, tam pobrudzicie sobie ręce, czy dziecko pobrudzi rączki. Ale kiedy otworzycie ten portfel tutaj, to macie tutaj tak, matę do przewijania, czyli jeżeli gdzieś jesteście, to od razu wyciągacie i macie swoją matę. I tu wchodzi jeszcze około 2-3 pampersów, żeby, wiecie, jak idziecie po prostu na spacer, wrzucić to do torby. I od tej strony, kiedy macie tak w ten sposób to otwarte, też możecie tu wyciągać sobie chusteczki nawilżane, czyli cały taki zestaw do przebierania macie w jednym po prostu. Także szczerze uważam, że to jest bardzo świetny gadżet, wynalazek. Brawo dla marki, że wymyślili. Tak jak mówiłam, mają bardzo dużo wzorów dostępnych. Można sobie wybrać, co kto lubi. No i to tyle. Dobrnęliśmy do końca. Słuchajcie, nie wiem, ile będzie trwał ten haul. Mam nadzieję, że po prostu byłyście ze mną. No i co? Wyczekujcie kolejnego. Piszcie mi w ogóle, co Wy też uważacie, że jest super takim hitem, wynalazkiem, no i w ogóle must have'em. Ja nie mówię o takich jak gdyby podstawach wyprawki, tylko o takich wynalazkach typu, jak był ten Coca Belt, czy jak jest właśnie ten, dla mnie ten portfel jest też takim świetnym wynalazkiem, naprawdę bardzo myślę, że będzie potrzebnym. A w ogóle to, jak to będzie się wszystko sprawdzało w międzyczasie, no to co? No to to już wyjdzie w praniu. Pozdrawiam, trzymajcie się. Pa, pa.